Chciałbym wyrazić wdzięczność naszemu Bogu za szczególną Jego łaskę i ochronę w ostatnim roku. Ponad rok temu, końcem 2018 roku, podjęliśmy decyzję, że będziemy publikować kazania Bożego Proroka, brata Branhama, w języku angielskim, z racji tego, że jest ogromne zapotrzebowanie na wszystkich kontynentach, w wielu krajach i z racji naszej pracy misyjnej jesteśmy tego świadomi. I w tym ostatnim roku Bóg pozwolił nam opublikować ponad 50 tysięcy kazań brata Branhama w języku angielskim. Było to około 15 tytułów o różnym nakładzie. Czasami to było kilka tysięcy, czasami to było 10 tysięcy jednego tytułu. I zostało to rozesłane w oparciu o zapotrzebowanie wierzących, którzy się odzywali z różnych miejsc, do 20 krajów. Ponad 20 krajów, takich jak Uganda, czy Myanmar, czy Gwinea Bissau w Afryce, czy Papua Nowa Gwinea, Malawi, Zambia, Ruanda, Indie, Filipiny, Etiopia, Wielka Brytania, Turcja, Kenia, Ghana, Liberia, Zimbabwe, Pakistan, Sri Lanka, Malezja, Republika Południowej Afryki. Wiele razy te kazania były wysyłane po raz kolejny na te miejsca, gdzie wierzący otrzymali takie przesyłki. Zazwyczaj w takiej przesyłce, którą wysyłamy, jest pudełko, w którym znajduje się około 250 kazań i takich przesyłek wysłaliśmy około 50. Też dotarły do nas świadectwa czy zdjęcia ludzi szczęśliwych, zadowolonych, czy różne krótkie świadectwa małych klipów wideo braci i sióstr zadowolonych, usługujących z różnych krajów, którzy otrzymali te przesyłki. Shalom, Brother Jack. I trust you are well by God's grace. Last night I could study the Sermon of One in Emilia. It was very wonderful, and I wrote the notes in margin of each page. We had not this sermon in Farsi language. God bless you for sending it to me. It had many wonderful things for me and caused my mind be opened more. And just I wanted to appreciate you and praying for you, for your trips, full of blessing. I know you're trying to transfer end time message to predestinated seed. Wiecie, wziąłem im tam walizkę kazań. Wiecie, dotyka to człowieka, kiedy widzisz, jak ktoś po prostu, kiedy widzieli te kazania, Chrystus objawiona tajemnica Boża, czy po prostu jeden z miliona, czy różne inne, po prostu oni to tak brali, tak się cieszyli z tego i byli wdzięczni, że ktoś to wydrukował i po prostu poświęcił ten czas. A więc wy, bracia młodzi, którzy pracowaliście na tym, jest ktoś, kto to bardzo ceni. Jest mała prezentacja tych poselstw, które tutaj wydajemy od stycznia i oni byli zainteresowani, bo tam jednak większość ludzi, prawie każdy mówi po angielsku, lepiej czy gorzej, ale mówią po angielsku, bo to była kolonia brytyjska, byli pod Indiami, także było to dla nich błogosławieństwem. Tutaj oni się cieszą, jest to zachęta, szczególnie dla tych, którzy, wiecie, spędzają wiele godzin. Ja bym tu karmił góry, wiecie, dla nich to jest istotne. This is the congregation that I'm pastoring, and they are very happy, really, and very excited to receive the message box. Tell the saints that we appreciate, really. May the good Lord continue blessing you and supplying your heart's desires as He continue increasing your store of books to reach the thirsty souls and the hungry souls that needs the message. Hallelujah.
ministers that have benefited Pastor Jacek from your labors of love. They have received the messages with all their hearts. They are so happy. Amen. God bless you for the work, good work done. Chwała niech będzie Bogu, że Bóg używa swoje ciało i naprawdę jestem wdzięczny szczególnie za działalność młodych ludzi w naszym zborze, dlatego że wiele razy te maszyny, którymi się posługujemy, na których drukujemy te kazania, to nie są najmłodsze maszyny stażem i czasami one po prostu mają swoje wady i się psują, ale Bóg, widzieliśmy, że szczególną mądrość daje braciom do rozwiązywania tych problemów i używa ich, poświęcając swój czas. Są to siostry, które też poświęcają swój czas, sprawdzając te kazania, składając je. Naprawdę jest to coś wspaniałego, widzieć Boga w działaniu w tej godzinie i wierzę, że Bóg będzie nas dalej wspierał i pomagał nam tak długo, jak ta praca będzie potrzebna i jak długo będzie dalej zapotrzebowanie na te poselstwa w innych krajach. Niech was Bóg błogosławi, wszystkich tych, którzy mieli w tym dział, czy wspierali nas modlitwami w czasie tego czasu. Niech was Bóg wszystkich błogosławi i niech chwała będzie dla Niego. Shalom.